Cześć, słuchajcie, przychodzę z porównywaczem płynów do płukania. Obydwa są z niskiej półki, tak jak widzicie, tu jest tak, a tu jest booster. Zapachy zaraz Wam powiem, jak pachną. Jeden jest, tak jak widać na załączonym obrazku, zielony, a drugi jest niebieski. Jeden to jest taki błękit, a drugi jest taki zielonkawy. I teraz już Wam mówię, jak pachną. O, jak odkręciłam, to pachną bardzo podobnie. Ten zielonkawy pachnie bardzo, bardzo przyjemnie. Tak, zielona herbata, oczywiście tak, to jest zapach zielonej herbaty. Ja bym powiedziała nawet jeszcze, tak jak tu chyba jest oliwka, znaczy akurat przypadek, ale faktycznie taki delikatnie oliwkowy zapach. Bardzo fajny zapach. Na ubraniach utrzymuje się do wyschnięcia. Jeżeli już zbieramy pranie, ono nie pachnie niczym. Taki, no wiecie, taki, aby jak wysycha pranie w domu, żeby ładnie pachniało, potem już nie pachnie niczym, a wręcz odwrotnie, ubrania po świeżym założeniu, po wyschnięciu, założeniu na siebie i spoceniu się takim maksymalnym na fitnessie, bardzo brzydko pachną, nie wiem czemu. No i ten drugi tak pachnie tak bardziej orzeźwiająco, tak jak jest tutaj napisane, długotrwała świeżość, taki jest taki orzeźwiający, tak jak wciągniemy, to taki bym powiedziała, to nie jest octowy zapach, bo to nie jest taki ostry jak ocet, ale taki wiecie, wciągniecie i tak jak przepukuje Wam sól fizjologiczna nozdrza przy przeziębieniu, to ten tak działa. Zapach na tkaninach bardzo podobnie do wyschnięcia, zakładamy na siebie ten sam efekt po spoceniu na fitnessie. Nie wiem. Po jeden i drugi wykorzystałam, czy wykorzystałam jeden, potem drugi. Miałam te same odczucia. Chyba do nich nie wrócę. Wiem, że z boostera są jeszcze inne zapachy. Może pokuszę się i sprawdzę te inne zapachy, czy one też tak działają, czy po prostu ta firma tak te zapachy miesza, że no tak się robi na tkaninach, czy po prostu tylko ten i wyłącznie zapach akurat zielonej herbaty tak działa. No i tutaj w tym przypadku taka softość orzeźwiający przez chwilę, no nie wiem, musielibyście sami się przekonać na własnych tkaninach. Cieplutko się z Wami żegnam, pa, pa.